Witam Państwa w kolejnym odcinku cyklu Portrety. Mam dzisiaj przyjemność ogromną gościć w przystanku Historia w Warszawie profesora Jerzego Kirszaka, wybitnego znawcę przede wszystkim oręża polskiego, tak bym to określił, ale także historyka, badacza dziejów nowożytnych, związanego z Instytutem Pamięci Narodowej we Wrocławiu i z Wojskowym Biurem Historycznym imienia generała Kazimierza Soskowskiego, o którym dzisiaj z panem profesorem bym chciał porozmawiać. Jak państwo pamiętacie, z panem profesorem też jako współautorem rozmawialiśmy o biografii ilustrowanej generała Władysława Andersa, książce arcyciekawej, świetnie wydanej, zresztą jeden z hitów i bestsellerów wydawniczych wydawnictwa Instytutu Pamięci Narodowej. No, to książka jest z głębokiego magazynu, proszę Państwa, ale pan profesor mnie zapewnił, że trwają prace nad reedycją z uzupełnieniami. Książkę tak przewertowałem, Państwo nie widzą, jest tam już nieźle zdarta z przodu, z boku. Bo to jest fantastyczna, w ogóle kapitalna postać, panie profesorze. Ale jeszcze nim przejdziemy do samej rozmowy o bohaterze naszej rozmowy, to co z tą książką, kiedy się ukaże, bo mówię, to już ponad dekadę minęło od wydania tej książki. Zresztą gratuluję. No na takie pytanie, dzień dobry przede wszystkim. To nie umiem odpowiedzieć, kiedy się ukaże. Na razie jest przeróbka tego tomu, który tutaj widzimy. Będzie inny, będzie uzupełniony, zmieniony w innej szacie graficznej, takie jak już teraz są wydawane albumy przez Instytut Pamięci Narodowej, a także ta część biograficzna będzie poprawiona i uzupełniona o przypisy, bo w tym wydaniu przypisów nie było, no bo jeszcze wtedy taka formuła co do edycji albumów obowiązywała, więc teraz będzie to praca stricte popularno-naukowa. Może nawet z przełożeniem bardziej na naukowa. Oczywiście głównym zrębem będą fotografie. Tutaj jest obszerny wstęp taki biograficzny pana profesora na temat generała Kazimierza Soskowskiego. I takie pierwsze skojarzenie, a to jest, zacznę od takiego pytania, bo to jest jedno moje naprawdę ulubione, kapitalne zdjęcie, które pokazuje i czas, i miejsce, i osobę, i pewien styl, i elegancję ówczesnych elit. Chociaż okres ponury, bo za rok miała nadejść burza, która zmiotła ten świat, czyli zdjęcie z kortów Legii z 1938 roku. Generał dobrze grał w tenisa? Wie pan co? Tego nie wiemy, bo tak naprawdę on nie miał czasu na własne przyjemności. Ale skądinąd wiadomo, że będąc młodym człowiekiem uprawiał wszelakie sporty i być może wtedy też był i tenis. W związku z tym raczej to było traktowane tylko rekreacyjnie, żeby się trochę rozruszać. Ale i wcześniej grywał w piłkę nożną, także no był aktywny za młodu także i na tym polu sportowym. Współcześni, wspominają go w taki sposób, współcześni jemu z tego najbliższego kręgu też współpracowników Józefa Piłsudskiego, że był człowiekiem w ogóle bardzo utalentowanym i o bardzo szerokich horyzontach umysłowych. No wojskowych z reguły postrzegamy jako ludzi takich no, dosyć sztywnych, o pewnym takim stylu bycia z tym elementem drylu wojskowego. Dobrych wojaków, ale nie zawsze intelektualnie o tak szerokich horyzontach jak generał Soskowski. Grywał na fortepianie, interesował się kulturą, sztuką, malarstwem. W zasadzie to był niedoszłym architektem. Liczne talenty. Soskowski łączył w sobie wszystko, bo uważał siebie zawsze, i to podkreślał, w pierwszej kolejności za żołnierza. Więc był i ten dryl, i służba, ale to o czym pan powiedział, czy raczej zasygnalizował, to jest jakby odrębne, to jest drugi Soskowski. To jest, moim zdaniem, wysuwa się absolutnie na czoło polskich elit wojskowych pod każdym względem, jeżeli chodzi o te obszary intelektualne. Są przekazy,
i raczej też wiarygodnych świadków, że swoją błyskotliwością, swoją inteligencją przewyższał swego mentora, czyli Józefa Piłsudskiego, który był, wiadomo, człowiekiem bardzo ambitnym, obaj zresztą byli ambitni, nie lubił, gdy ktoś wysuwa nos przed niego. Jest taki zapis, gdy razem siedzieli w Magdeburgu, namiętnie grali w szachy, świetnie grali w szachy, zresztą wszystko, co robili, robili świetnie, to zaznaczano partie kreskami na piecu, zwycięskie partie, czy komendant, czy szef. Gdy okazało się, że tych kreseczek było więcej po stronie Kazimierza Sosnkowskiego, no to Piłsudski był taki zagniewany. Tak mówił Kazimierz. Więc malował, pisał wiersze, tłumaczył to, co pan powiedział, grał na fortepianie. Był człowiekiem absolutnie wyjątkowym, nieprawdopodobnie zdolnym. On poliglotą był, znał ileś języków, można je wyliczyć, także antycznych. To są rzeczy rzadkie. W tamtym pokoleniu oczywiście oficerowie byli elitą, ale on stał niewątpliwie ponad nimi. No a przy tym był też świetnym żołnierzem. Jak się zastanowimy i popatrzymy na jego działania takie typowo bojowe, nie było ich za wiele, nad czym ubolewał Sosnkowski, bo zawsze wolał być w linii niż kuratorem tyłów, jak o sobie mówił, to tam, gdzie walczył, czy w Legionach, czy w roku 20, czy też w kampanii 39 roku, nigdy nie przegrał w polu żadnej walki. I podobno nie jeden raz walczył z bronią w ogóle w ręku. Nie był tego typu dowódcą, który studiował mapy sztabowe plus to, co mu donoszono z linii frontu, tylko konkretnie brał broń w rękę i walczył bezpośrednio. To może być odebrane, co pan mówi, za pewnego rodzaju jakieś szaleństwo, ekstrawagancję. On brał broń do ręki, ale w sytuacji, kiedy to już było ostatnim rozwiązaniem, prawda? Czyli nie narażał się niepotrzebnie. Na przykład dowodząc armią rezerwową w 1920 roku, nie szedł w pierwszej linii z atakującymi, no bo musiał całość koordynować. Takie działania bezpośrednie z bronią w ręku miały miejsce w Legionach. No i w 1939, kiedy już to była ostatnia walka. Świadkowie też mówią, że Sosnkowski prawdopodobnie szukał wtedy śmierci na polu bitwy. To źle zabrzmi. Nie jestem może, znaczy na pewno nie jestem fizjonomistą, ale generał Sosnkowski na żołnierza też nie wyglądał, raczej na inteligenta. No ale czemu inteligent nie może być żołnierzem? Żołnierz nam się musi kojarzyć z takim trepem z LWP, który musi być oczywiście... Nie, to byli wspaniali ludzie. No, Wieniawa Długoszowski. No, to są intelektualiści. Oni nigdy nie uważali, że zostaną wojskowymi. Tak jak Wieniawa został... Był lekarzem, okulistą, nosił długie włosy do ramion w Paryżu. Tam się wychowywał, znaczy spędził tam lata swoje. Tak samo Sosnkowski. On uważał, że on właśnie będzie artystą, architektem. To go kręciło, że powiem kolokwialnie. Natomiast to, że jak powiedzieli, stali się ludźmi manus militari, to wynikało z tego, że uważali, że to jest w danym momencie jedyna dobra droga, żeby odzyskać czy walczyć o niepodległość, właśnie z bronią ręką. I wtedy zaczęto się uczyć. Tak samo Piłsudski i Sosnkowski, oni nie skończyli żadnych szkół przecież oficerskich, wojskowych, nawet rezerwy państwa, ale byli nieprawdopodobnie zdolni i wybitni, więc będąc samoukami, potrafili sobie tak tę dziedzinę przyswoić, że wielu dyplomowanych oficerów nie było im równych.
Jeszcze bym chciał taką rzecz tutaj przywołać, proszę Państwa, bo nie mam jej ze sobą, czyli zbiór tekstów w opracowaniu pana profesora, wydanych w takiej białej szacie, w białej obwolucie charakterystycznej dla wydawnictwa Ossolineum. Teksty zebrane generała Soskowskiego. Tam jest kilka bardzo wstrząsających tekstów, do których dojdziemy. Jeden szczególnie utkwił mi w pamięci i do tego też dojdziemy, bo to jest też pewien rodzaj takiego zwrotu biograficznego w życiu generała Soskowskiego dotyczącego, tekst dotyczący powstania warszawskiego. Wstrząsający tekst. Tutaj taka podpowiedź, można jeszcze w internecie, w różnych antykwariatach, czy wirtualnych, czy bezpośrednio odsyłających do konkretnych miejsc książką na szczęście trafić, kupić. Warto, naprawdę warto. Tylko jeszcze pana profesora chcę dopytać, z jakiego rodzaju zbiorów są to teksty? Jakiego rodzaju teksty profesor zebrał i opracował? No to była taka próbka pokazania różnorodnych tekstów Sosnkowskiego. Od listów, po oficjalne rozkazy wojskowe, po fragmenty wspomnień, a także tłumaczenia poezji. Więc to była dość duża gimnastyka, żeby z tego przeogromnego, z przeogromnej spuścizny, którą zostawił piśmiennej spuścizny Sosnkowski po sobie, wybrać taką reprezentację tekstu, więc tak jak pan powiedział, są to i przedmowa, jest przedmowa do książki generała Sosabowskiego, bo to pewnie o tym pan mówi, jeśli chodzi o kontekst powstania warszawskiego, ale też jest przepiękny list, czy raczej życzenia dla chrzestnej córki Grażyny Babińskiej, napisany do jakiegoś jej dzienniczka. No, przepiękny. Sosnkowski był literatem. Sam fakt, że te wspomnienia zostały wydane w serii Biblioteki Narodowej, czyli tam, nie wspomnienia, tylko ten tomik, gdzie są przecież wydawani polscy pisarze. Mało który, jeszcze Józef Piłsudski też był pisarzem. Więc to pokazuje, że redakcja Biblioteki Narodowej uznała Sosnkowskiego jako godnego wydania w takim towarzystwie, ale co warto jeszcze przypomnieć, to jeszcze przed wojną, bodaj w 1935 roku, Kazimierz Sosnkowski przez Polską Akademię Literatury został wyróżniony Złotym Wawrzynem, więc już wtedy dostrzegano jego zdolności. Szkoda, że nie napisał pełnych wspomnień, ale on od razu się zawsze od tego odżegnywał. Twierdził, że każde wspomnienia są z gruntu subiektywne. Więc nie pisał ich, ale te fragmenty, które były, na przykład z września 1939, są fenomenalne. Warto sięgnąć, warto zajrzeć. Bo tak jak już pan profesor wspomniał, rzeczywiście to był przede wszystkim, czy również także, raczej również także wybitny intelektualista. Jak Soskowskiego, no wiem, że to może być truizm dla wielu osób nas słuchających i zabrzmieć też tak dla pana profesora, jak historiografia perelowska przedstawiała Soskowskiego? Czy to była postać przemilczana? W najczarniejszych barwach oczywiście go przedstawiała. Faszysta, to było typowe, ale później został trochę przyćmiony przez Andersa. Trzeba wiedzieć, że Sosnkowski, gdy w 1944 roku wyjechał na urlop, który okazał się jakby dla niego zesłaniem do Kanady, nie był dla komunistów już tak niebezpieczny, gdy dzielił go ocean, ale w sytuacjach, kiedy pojawiał się w Europie, gdy próbował zjednoczyć skłóconą emigrację, to wtedy odżywały te wszystkie, to widać też na przykładzie karykatur typowych dla okresu komunistycznego, jak są przedstawiani ci polscy bohaterowie narodowi. Więc naturalnie próbowano go przemilczać, wyśmiewać często, ale to nie tylko
tylko nie tylko w PRL, także na Zachodzie i w zasadzie do tej pory jest utrwalony powiedzenie, utrwalone jest Ossostkowski, że był polskim Hamletem. W tym wypadku w rozumieniu, że człowiekiem, który nie potrafił podjąć decyzji, że bez przerwy się wahał. I tak to próbowano na niesłusznych przykładach argumentować, więc że owszem, był przy Piłsudskim, ale miał fobię antyrosyjską, więc nie nadaje się do czegokolwiek. Ale stawiano mu także jako zarzut, co mnie rozbawiło, chociaż to nie był wesoły okres ani dla Polski, ani dla życia i kariery generała Kazimierza Ossostkowskiego, że jest zbyt uczciwy, dlatego niezdolny do pewnych intryg natury politycznej, do wykorzystania go też w sposób polityczny. Tutaj akurat mam na myśli jednego z naszych sojuszników, tak zwanych aliantów z okresu II wojny światowej. Przede wszystkim dla Ossostkowskiego liczyła się Polska. I tutaj nie było żadnych kompromisów. Wchodził w alianse z kimkolwiek wtedy, jeżeli widział, że to jest dla Polski dobre. Nieszczęściem jego i w ogóle tego okresu, prawda, było to, że był nieprawdopodobnie dalekowidzący, był wizjonerem. On potrafił przewidzieć procesy dziejowe. Rzadko kiedy się pomylił. Czasem w ocenie czegoś być może perspektywa okresu się wydłużyła. Ale zasadniczo zawsze te jego diagnozy były celne. I widząc, do czego na przykład, czy jak zmierza sprawa polska w czasie II wojny światowej, on już próbował robić cokolwiek było w jego mocy, a niewiele było, bardzo niewiele, żeby może nie zapobiec nieszczęściu, czyli ponownej utracie przez Polskę niepodległości, bo to wydawało się oczywiste dla ludzi tego pokroju jak on, ale żeby doprowadzić do zminimalizowania polskich strat, żeby Polska trudny okres przetrwała no właśnie bez jakichś całopalnych zrywów, jak to wówczas mówiono. No dobrze, panie profesorze. Biografia bardzo interesująca. W książce jest rozdział pod tytułem Korzenie, w tej ilustrowanej biografii. Taka postać idealna z portretu książkowego Bogdana Cywińskiego, Rodowody Niepokornych. Ponieważ kongresówka, Warszawa, chociaż sam jego ojciec bezpośrednio politycznie w żaden sposób się nie angażował, nie działał, no to jego krewni jednak i w Powstaniu Listopadowym, w insurekcji kościuszkowskiej brali udział, więc typowa rodzina, taka polska, niepodległościowa, patriotyczna i dosyć szybkie zaangażowanie w zasadzie w politykę. I dlaczego wybrał PPS, rodzina mieszczańska? Sam to określił w ten sposób, że nie do wyboru PPS-u nie skłoniły go hasła natury socjalnej, ale właśnie to, że Polska Partia Socjalistyczna była tą organizacją, która domagała się niepodległości. I to było jakby tym czynnikiem decydującym. Oczywiście on jako głęboko wierzący człowiek, te rzeczy socjalne też leżały mu na sercu, prawda? Czyli także, żeby ta klasa robotnicza ówczesna, przecież tak tego się nie nazywało, żeby nie byli ci ludzie aż tak maltretowani, więc to też miało związek, ale na pierwszym miejscu jednak była walka zbrojna o niepodległość, bo właśnie organizacja bojowa PPS-u była tą pierwszą, która chwyciła za broń od czasów Powstania Styczniowego. I to się temu młodemu człowiekowi podobało. I przełom w postaci demonstracji na Placu Grzybowskim. Pierwsze takie, można powiedzieć, zbrojne starcie od czasu właśnie wymienionego przez pana profesora Powstania Styczniowego. Kiedy, w jakich okolicznościach poznaje Piłsudskiego? Bo to pierwsze spotkanie trochę było jak pierwsza miłość i zauroczenie u obydwu zresztą tych postaci historycznych. No to jest właśnie ten moment, kiedy on w
1944 roku zdał maturę w Petersburgu. O tym też warto wspomnieć, bo... Został wyrzucony z gimnazjum warszawskiego za działalność, o której pisał Bogdan Cywiński. To jest wielki nieobecny książki Bogdana Cywińskiego, bo pewnie by nie miał szans na opublikowanie tej książki długo, długo, gdyby Sosnkowskiego, ale typowy portret tego pokolenia. Tak jak to no było. Właśnie, bo Sosnkowski, to jak pan wspomniał, on był... herbowy, że tak powiem, czyli pochodzenie szlacheckie, wielowiekowe. No ale w XIX wieku już była to rodzina typowo mieszczańska. Ojciec jego był inżynierem, chemikiem. Wybitnie też grał na fortepianie i stąd też Kazimierz odziedziczył talenta muzyczne. Komponował coś, zdaje się, też jego ojciec. Ale wcześniej umarł. Kazimierz miał 10 lat, jak stracił ojca i cały ciężar wychowania spoczął na barkach matki. Tutaj też jest analogia z Piłsudskim, który matkę swoją, prawda, zawsze stawiał na pierwszym miejscu. Matka Sosnkowskiego pochodziła ze Żmudzi. Kazimierz podkreślał często, że po niej właśnie odziedziczył taki litewski upór. To idzie w kontrze do tego hamletyzmu, bo on był uparty. Kazimierz był uparty, ale wtedy był uparty, jak doszedł do jakiegoś wniosku, wiedział, że jest słuszny i wtedy trzymał się go twardo. Natomiast gdy stracił ojca, no to jest koniec XIX wieku, początek XX, zaczyna się angażować w te różnego rodzaju działania samokształceniowe. I to się nie podobało dyrekcji warszawskiego gimnazjum i powiedziano mu, że tu w Warszawie egzaminu dojrzałości nie zdasz. No więc wybór padł, żeby pojechać do głębi Imperium Rosyjskiego, właśnie do Petersburga i tam w ostatnim roku 903 na 904 chodził do tamtejszego klasycznego gimnazjum i to jest bardzo ciekawa rzecz. Ukończył je, zdał maturę i zdał ją ze złotym medalem. To było rzadkie wyróżnienie przyznawane rosyjskim uczniom, bo tam byli prawie sami Rosjanie, prawda? W Warszawie byli też Polacy, ale w Petersburgu nie. Rosyjskim uczniom rzadko przyznawane, a już nie zdarzyło się, żeby ktokolwiek dostał taki medal, chodząc tylko przez ostatni rok do tej szkoły, bo to było za cały kurs gimnazjalny, a on był tylko ostatnią klasę maturalną i w tej ostatniej klasie doprowadził do tego, że miał takie uznanie. Siostra generała wspominała, że jego wypracowania pisane po rosyjsku były przedstawiane rodowitym Rosjanom jako wzór, że tak należy rozumieć rosyjską literaturę, poezję i wszystko. Sosnkowski był fenomenalny pod tym względem. Nieprawdopodobnie zdolny. On te języki chłonął jak gąbka. I to jest przykład tego rosyjskiego. Będą później następne, gdy będzie studiował architekturę w Mediolanie, więc we Florencji, więc włoski też cudownie opanuje. Będą się dziwić żołnierze drugiego korpusu kilkadziesiąt lat później, gdy na froncie włoskim z jakimś małym chłopczykiem czy innymi Włochami biegle rozmawia. Więc to są te rzeczy, ale troszkę odszedłem. Tylko zależało mi na tym, żeby tę rzecz przypomnieć. Otóż Sosnkowski przyjeżdża na wakacje 904 roku do Warszawy, do swojego rodzinnego miasta, z zamiarem rozpoczęcia studiów politechnicznych w Petersburgu. Miał właśnie tam wrócić. Ale tutaj już jest wrzenie rewolucyjne związane z wojną rosyjsko-japońską i budzeniem się także PPS. I ostatecznie postanawia zostać w Warszawie, zapisuje się do Instytutu Politechnicznego tutaj w Warszawie, rozpoczyna w jesienią 904 studia na właśnie architektoniczne. A manifestacja, o której pan mówi, jest w listopadzie. 13 listopada 1904 roku na Placu Grzybowskim. Mhm. Tak. I Sosnkowski uczestniczy w niej, ale jako jeden z wielu, prawda? Nie należy jeszcze do PPS-u, nie jest w organizacji bojowej, ale w momencie, kiedy widzi, że z tłumu wysuwają się towarzysze, tam Okrzeja, przecież zresztą rówieśnik Sosnkowskiego,
strzelają z rewolwerów do szarżujących kozaków i do tajnej policji moskiewskiej, no to wtedy pomyślał, że to jest jego ścieżka. I od tamtej pory, czy nawet wcześniej, bo już słyszał o Piłsudskim, szukał możliwości spotkania go, ale to nie było takie proste, prawda? To wszystko było zakonspirowane. I dopiero półtora roku później, w lutym 1906 roku, na zjeździe PPS-u we Lwowie, czyli pod zaborem austriackim, gdzie to się mogło odbyć w miarę, no już nie w warunkach konspiracyjnych, spotyka się z Józefem Piłsudskim, to jest pierwsze spotkanie, odbywają bardzo długą rozmowę, zresztą lubili nocne rozmowy, po której Sosnkowski jest już człowiekiem Piłsudskiego. I odwrotnie, Piłsudski widzi w tym młodym człowieku nieprawdopodobną talent i możliwość wykorzystania go do działań, które ma na myśli. Od tamtej pory to celnie zauważył Michał Sokolnicki, także jeden z towarzyszy ówczesnych działań, późniejszy ambasador, który powiedział, że Piłsudski i Sosnkowski to byli współtwórcy i współwykonawcy. Nie jakiś pomocnik, prawda, szef sztabu, ale współtwórca. Działali jak tandem. Absolutnie się uzupełniali. No i tutaj rozpoczyna się to wielkie zaangażowanie w bezpośrednim czynie rewolucyjno-zbrojnym, jeśli można tak to ująć, Kazimierza Sosnkowskiego, i należy tak to ująć, bo zaczyna się organizowanie całej tej struktury, która się nazywa organizacją bojową PPS-u. Też współcześni Sosnkowskiego potwierdzają to, że Piłsudski jeszcze zauważył jedną ważną rzecz, która potem towarzyszy Sosnkowskiemu przez całe życie, czy jest też wykorzystywana i przez Piłsudskiego, i przez niego samego, ogromny taki zmysł organizacyjny. Że miał podobno nieprawdopodobny zmysł organizacyjny. Zresztą sam potem nie chciał być ministrem do spraw wojskowych, z tego też powodu, żeby nie być tylko reprezentantem, ale przede wszystkim współtwórcą. Ten jego zmysł organizacyjny i tytaniczna praca są wręcz legendarne. Nawet żaden z przeciwników nie jest w stanie powiedzieć Sosnkowskiemu, że był leniwy. Wacław Jędrzejewicz napisał kiedyś, że nie wie, kiedy ten człowiek śpi, bo kiedykolwiek gdzieś go spotka, to było w okresie już walk na froncie w 20 roku armii rezerwowej, zawsze widzi go, jak chodzi przy wagonie sztabowym, rozmyśla nad sytuacją. Więc takich przykładów jest dużo. Potrafił organizować tę pracę doskonale, czego przykładem szczególnym jest rok 20. I to jest niepodważalna i w zasadzie nigdy nie mająca się już powtórzyć wymierna zasługa Sosnkowskiego. Ja miałem chwilę temu przyjemność, choć znam, tak mi się wydaje, biografię Kazimierza Sosnkowskiego, ale czytać maszynopis przygotowywanej rozprawy doktorskiej o Kazimierzu Sosnkowskim w Ministerstwie Spraw Wojskowych w latach 19-21, gdzie zostało rozłożone przez Piotra Podchorodeckiego do najdrobniejszych szczegółów organizacja Wojska Polskiego w dobie wojny przecież. I Sosnkowski, który wtedy w zasadzie wszystkie pociągał za wszystkie sznurki. Od organizacji kompanii bombowej, tak to się nazywała jakaś kompania saperów prawdopodobnie, po zagadnienia współpracy międzynarodowej, oczywiście z zespołem ludzi, ale on te wszystkie pisma czytał i te wszystkie pisma, często na nich są jego dodatkowe notatki. Więc to Piłsudski zauważył, że nie byłoby zwycięstwa 1920 roku bez tytanicznej pracy Kazimierza Sosnkowskiego. I to jest największy sukces Kazimierza.
I ten okres, o którym, którego kształtuje, współkształtuje, gdzie też jego te talenty organizacyjne i wojskowe wychodzą, to jest, tą kuźnią jest organizacja bojowa, mimo że potem dochodzi oczywiście do licznych dekonspiracji, ale tam swoje panowie ówcześnie namieszali. Kilka zamachów, kilka znaczących likwidacji, głównie oficerów carskich, tajnej policji, nawet rozgromienie na tyle intensywne części oddziałów carskich, które uchodzą przed organizacją bojową. Na ile wojna, pierwsza wojna światowa, jeszcze ten talent uwypukla Soskowskiego jako żołnierza? Bo to jest w ogóle okres, gdzie dużo się dzieje, gdzie dużo się też dzieje w jego także osobistym życiu. Ale musimy jednak, bo przeskoczył pan z organizacji bojowej, czyli 906 rok, to są te działania, kiedy właśnie Kazimierz został przez Józefa Piłsudskiego wyznaczony na komendanta Okręgu Warszawskiego organizacji bojowej. Krótko się znali, w lutym, tak jak powiedzieliśmy, 6 się poznali, a w sierpniu, czyli pół roku później, tego samego roku, właśnie w Warszawie jest ta słynna krwawa środa, kiedy bojowcy PPS-u jednocześnie atakują w różnych miejscach, co powoduje także wyjście z Rosjan na chwilę, panikę z Warszawy. Rewolucja upada, udają się na emigrację, ci bojowcy, niektórzy, którzy nie zostali wyłapani. Sosnkowski właśnie znalazł się wtedy we Włoszech, kontynuuje tam studia architektoniczne, ale wraca do Lwowa na zew Piłsudskiego i tam w 908 roku po doświadczeniach organizacji bojowej PPS postanawia założyć apolityczną organizację taką konspiracyjną, która będzie szykowała kadry późniejszego Wojska Polskiego. Żeby nie było to tak, jak w przypadku OB, PPS, że to są rzeczywiście wyłącznie tylko partyjni towarzysze bojowi dla jednej organizacji. Nie. Polska jest ponad partiami i to mają być z różnych obszarów ludzie do tej organizacji wciągnięci. I w ten sposób właśnie w czerwcu 1908 roku powstaje Związek Walki Czynnej. I to także należy uznać za wielkie osiągnięcie Sosnkowskiego, bo tenże Związek Walki Czynnej stał się kadrą późniejszych legionów, prawda? Więc tutaj tak to wygląda. Sosnkowski organizuje. Jeszcze wracając do organizacji bojowej, to późniejszy generał Roja w legionach, pułkownik, patrzył na Sosnkowskiego i notował, że trudno przypuścić, patrząc na tę sylwetkę, że ten wyglądający na panicza mężczyzna, młody człowiek, w czasie, kilka lat wcześniej był tym, który miotał bomby w kozaków właśnie w czasie tej rewolucji. Otóż Sosnkowski jest w legionach szefem sztabu, odprawia z Piłsudskim pierwszą kadrową 6 sierpnia 14. Później dowodzi pierwszym batalionem w takim inauguracyjnym boju z Moskalami. To jest też symboliczne, że pierwsze strzały, jakie padają do Moskali 12 sierpnia 14 roku, są w momencie, kiedy Piłsudski został przez Austriaków wezwany, a dowodzi w polu Sosnkowski. I tak już pozostanie przez cały okres działań bojowych, gdy to Kazimierz Sosnkowski, choć uchodzi za szefa sztabu, tak faktycznie jest dowódcą polowym. On dowodzi. On dowodzi w pierwszej bitwie, dużej bitwie sformowanej już pierwszej brygady w grudniu 14 roku pod Łowczówkiem. Jako podpułkownik już. Bardzo dobrze dowodzi. Tam jest też ten epizod, kiedy z karabinem, to Kaden Bandrowski opisał. Tak, dokładnie. Między żołnierzy się wmieszał. Więc legiony to jest okres, kiedy waży się koncepcja Piłsudskiego, to czemu nie dawali wiary inni, kiedy on jeszcze przed wybuchem wojny przewidział, i to razem z Sosnkowskim, bo jak powiedzieliśmy, stanowili tandem, jak potoczą się losy tej wielkiej wojny, że środkowa Europa pokona wschodnią, a później ta środkowa ulegnie zachodniej, czyli w skrócie Niemcy i Austria pokonają Rosję, a później Francja, Anglia, być może Stany pokonają Niemcy. I to nam,
jako Polakom wskazuje kierunek działania, żebyśmy się z tą falą ruszyli do przodu. Więc wybór najpierw Austriaków jako sojuszników przeciwko Rosji, w momencie kiedy państwa centralne już wyraźnie wypadają z gry, odwrócenie sojuszy, co powoduje właśnie aresztowanie i Piłsudskiego, i Sosnkowskiego w Warszawie. Jednego dnia obu aresztowali i później zostali wywiezieni do Niemiec. I obaj wracają, i obaj też wracają do wielkiej gry, do wielkiej polityki. No, wracają już na nowe, zupełnie na nowe, bo Polska kiełkuje. Niemcy próbowali w początku listopada jeszcze wykorzystać komendanta i pułkownika Sosnkowskiego do swoich planów. To nie wychodzi, w związku z tym zostają wysyłani specjalnie podstawionym dla nich jednowagonowym pociągiem do Warszawy. Z Magdeburga do Berlina i z Berlina już do Warszawy, gdzie przyjeżdżają 10 listopada 1918 roku. I już się zaczyna nowa praca, tytaniczna, ciężka, trudna, mordercza, bo to nie tylko nieprzyjaciele zewnętrzni, ale politycznie tyle problemów, tyle rzeczy. Piłsudski miał wspaniałego w Sosnkowskim taki bufor od sejmowych napaści, bo jak Sosnkowski został wiceministrem, to w Sejmie z ramienia rządu słuchał tych wszystkich kalumnii, które padały na komendanta, i on je bardzo dobrze, bo był świetnym mówcą, ale nie lał przysłowiowej wody, tylko na konkretach potrafił to wszystko odparować. To jest też taki okres bardzo trudny w życiu Sosnkowskiego, bo cały czas widzimy jego warstwę działalności publicznej, ale tam dochodzi też do takiego przykrego załamania w życiu prywatnym, które potem jeszcze pokaże właśnie, jak on łączy swoje życie prywatne z pracą żołnierza, tego człowieka, który walczy o Polskę, ale zaraz do tego przejdziemy. Grypa i śmierć i choroba psychiczna w tle. Ale tak, nie... to jest tragedia rodzinna. Wiemy, że koniec I wojny światowej i pierwszy czas to w Europie szaleje i kosi straszne żniwo, grypa zwana Hiszpanką. I dotknęło to także rodzinę Sosnkowskich. Jedyne dziecko Kazimierza i Stefanii, pierwszej żony, 10-letnia Zosia umiera właśnie na tę Hiszpankę u schyłku 18 roku. Sam generał też zostaje obu świeżo po Magdeburgu, prawda? Oczywiście to nie było jakieś więzienie nie wiadomo jakie, z jakimiś rygorami, no ale jednak więzienie, odosobnienie też powodowało uszczerbek na zdrowiu. Sosnkowski zapadł i przez jakiś czas też walczył ze śmiercią. Miał 40 stopni gorączki. To spowodowało wytrącenie go niemal na 2 czy 3 miesiące ze służby na przełomie. Nie widzimy go. Od grudnia 18, dopiero w marcu 19 roku z powrotem wraca do działalności publicznej. Być może właśnie tak intensywnej też dlatego, żeby ten ból po stracie jedynego dziecka ukoić właśnie tą ciężką pracą, czy znaleźć jakiś ucieczkę od myśli smutnych. Z kolei dla jego żony kończy się to poważną zapaścią i chorobą psychiczną. Żona już przed ślubem wykazywała we Lwowie, bo oni się poznali we Lwowie, jak Sosnkowski z Włoch przyjechał, oznaki choroby psychicznej, no ale później to oczywiście się spotęgowało i ostatecznie po tej śmierci zupełnie postradała zmysły. Dochodzi do stwierdzenia o nieważności małżeństwa, bo to jest jedna z przesłanek, i pojawia się druga kobieta w jego życiu. I co się dzieje w momencie zawarcia ślubu w archikatedrze świętego Jana? Noc poślubna
jest już w zasadzie spędzana na Śląsku, no bo tam przygotowuje się plebiscyt. Ja nie wiem, chyba miesiąca miodowego nie było, bo rzeczywiście wprost z Warszawy młodzi pojechali w podróż poślubną na Śląsk. Jak ten czas był dzielony między pożycie małżeńskie a służbę, tego nie wiem. No ale jakoś widać wszystko szło dobrze, bo rok później urodził się młody Aleksander. W każdym razie tak, jeszcze trzeba wspomnieć o żonie Kazimierza drugiej, Jadwidze. Ona była kuzynką, daleką kuzynką Józefa Piłsudskiego i to Piłsudski skojarzył swoją krewną, która do niego mówiła wuju, właśnie z młodym generałem. Sostkowski miał wtedy lat 35, a ona miała lat 20, więc była pewna różnica wieku. Do ślubu pannę młodą prowadził właśnie Józef Piłsudski w zastępstwie ojca zmarłego już panny młodej. Także, że to było nawet rodzinne powiązanie między Kazimierzem Sosnkowskim a Józefem Piłsudskim, szczególnie znaczy rodzinne w stosunku do dzieci tej pary, prawda? Są dziećmi, mają krew w sobie Piłsudskiego i Sosnkowskiego. To jest też taki okres, my zawsze świętujemy ten 1918 jako Święto Niepodległości, 11 listopada. Data częściowo umowna, to jeszcze lepiej widać, jak czyta się biografię Kazimierza Sosnkowskiego, jak był to burzliwy okres. I to jest też ciekawe, że Sosnkowski w zasadzie we wszystkich tych miejscach jest, bo mamy tak, powstanie wielkopolskie, rozpoczynają się i trwają trzy powstania śląskie. Rozpoczyna się i toczy się wojna na wschodniej granicy i wszędzie w tych miejscach bądź jest duchem, bądź pojawia się Kazimierz Sosnkowski. Tak, ale jednak główny posterunek jest w Warszawie, gdzie musi trzymać rękę na pulsie w Ministerium Spraw Wojskowych. Początkowo jako drugi wiceminister spraw wojskowych. To też jest znamienne, że odrzucił proponowaną mu tekę ministra, argumentując to tym, że taka funkcja jest związana także z działaniami reprezentacyjnymi, a on na to nie ma absolutnie czasu, bo trzeba pracować. Więc jako drugi wiceminister, później jako pierwszy wiceminister i tu rzeczywiście robi rzeczy niebywałe. Dość powiedzieć, to jest przykład taki bardzo namacalny. Ówczesna armia była, ja to zawsze powtarzam, mozaikowo ubrana, uzbrojona. Mieliśmy kilkanaście typów karabinów. Trzy zabory. I tak, wszystko różne. Z tych trzech różnych zaborów. Nie mówiąc, że wszystko zniszczone, prawda? Przecież te fronty się przewalały. I teraz trzeba organizować transporty broni, amunicji do poszczególnych jednostek, które są rozproszone na całym tym przeogromnym obszarze, tysięcy kilometrów. Szwankuje kolej. To wszystko trzeba było to od podstaw niemal robić i to się dzieje w ministerstwie. Sosnkowski w jednym z listów do Piłsudskiego, który był w tym momencie na Ukrainie w czasie działań wiosennych 20 roku, pisze, że zeschnie jak pluskiew przywiązana do fotela kuratora tyłów. Mniej więcej tak napisał do komendanta. Dostał chwilę później od Piłsudskiego funkcję dowódcy armii rezerwowej i tu się wywiązał świetnie z działania na froncie, ale to też fenomenalne. Sztab armii rezerwowej został sformowany w kilkanaście godzin. To też pokazuje. I wyjechał z Warszawy do Wilna i Nowoświęcian, żeby tam nad Berezyną i Autą na Białorusi powstrzymać pierwszą ofensywę Tuchaczewskiego maj-czerwiec 20 roku. Więc na jakikolwiek by odcinek pracy państwowej czy innej postawić Kazimierza Sosnkowskiego, on zawsze się z tego wywiązywał wzorowo. I de facto też ten okres na samej Polski, II Rzeczypospolitej, to jest okres
dokończenia, gdyby kształtowania się granic tak wschodniej poprzez traktat rycki w 1921, ostatnie powstanie śląskie i domknięcia gdyby sprawy granicy zachodniej czy też południowo-zachodniej, to jest rok 1922. Dopiero wtedy w zasadzie powstaje ten organizm Polski, którą kojarzymy, ten korpus granic, jaki kojarzymy jako drugą Rzeczypospolitą. Co dzieje się w okresie między 22 i 26, który jest przełomowy dla Soskowskiego w jego życiu, w jego karierze? Od 20 roku, od sierpnia, Soskowski jest już pełnowymiarowym, czyli ministrem spraw wojskowych. I tę funkcję z małą przerwą pełni do początku 24 roku. Wiele rządów się w tym czasie w Polsce zmieniło. On zawsze był tym ministrem. To pokazuje także, że wszystkie strony, czy wszystkie opcje polityczne widziały w nim tego naprawdę fachowca od spraw wojskowych, bo po wojnie trzeba było jeszcze przeprowadzić demobilizację, mnóstwo przeróżnych rzeczy, o których niestety nie możemy mówić, bo zasługi Kazimierza są często nieznane. Na przykład to, że Mazurek Dąbrowskiego jest zatwierdzony jako hymn Rzeczypospolitej. To była pieśń, która na początku w wojsku była wykonywana przy wszystkich uroczystościach i później dopiero, nie pamiętam w którym, 20, czy nawet nie 7, Sejm zatwierdził, to jest do sprawdzenia. Budowa portu w Gdyni, pierwsza inicjacja i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w 24 roku widzimy pierwszą rysę w kontaktach między Piłsudskim i Sosnkowskim. Na jakim tle? Na tle ustawy czy o najwyższych władzach wojskowych. Piłsudski żądał od Sosnkowskiego, który był ministrem, żeby się podał na znak też protestu do dymisji ze stanowiska ministerialnego, na co Sosnkowski powiedział, że owszem, ale nie w tym momencie, bo w tym momencie trwają prace nad reformą finansową Grabskiego, walutową, i to by spowodowało w rządzie za duże zamieszanie. Jak to się dopełni, to wtedy... No i tutaj Piłsudski był zagniewany, że oto jego uczeń, że jego może nie uczeń, ale jego współpracownik najbliższy ma odmienne zdanie. Więc tu mamy pierwszą taką skazę. I w sumie dla losów państwa naszego to był błąd, że Sosnkowski odszedł z rządu. Przestał mieć kontrolę, czy wpływ jakikolwiek na to, co się dzieje w państwie. Prawdopodobnie nie byłoby przewrotu majowego 2 lata później, gdyby w rządzie nadal zasiadał Sosnkowski. I do rządu w zasadzie już nigdy nie wrócił, no może w czasie II wojny już do rządu na uchodźstwie. Także tutaj od tamtego momentu, od 24 roku, Sosnkowski zajmuje się wyłącznie sprawami wojska. 13 maja 1926 roku, przewrót majowy i gest, który wykonuje Sosnkowski, chociaż on sam nigdy tego, zdaje się, nie potwierdził, czyli próba samobójcza na znak protestu przeciwko temu, co się dzieje, a tak naprawdę przeciwko czemu zaprotestował tym gestem Sosnkowski. To często jest właśnie też przedstawiano jako powód jego hamletyzmu, że nie potrafi podjąć decyzji, po której stronie się opowiedzieć. Ja na to odpowiadam, że to jest właśnie absolutny, najwyższy stopień podjęcia decyzji, czyli decyzją jest, nie chcę już żyć. Najtragiczniejsze. Oczywiście później też posypały się uwagi, że markował samobójstwo, że strzelił sobie w kolano czy w stopę i tak dalej, i tak dalej. Strzelał sobie w serce z najcięższej dostępnej wówczas broni, nabój 9 mm, parabelum, znaczy pistolet był inny, ale ten nabój. No więc tutaj strzelając w okolice serca nie markuje się samobójstwa. Zwłaszcza, że usunięto mu 2 żebra po tym strzale na stałe, więc... Tak, ale wracając do pytania, on był legalistą, całe życie był legalistą. Jak już
legalistą polskiego niepodległego państwa. W zaborach nie. Czyli jakby to dzisiaj współczesnym językiem powiedziane za praworządnością. Tak. I jednocześnie kochał swojego Józefa Piłsudskiego. Zawsze powtarzał, że jedyne, i tu zacytuję, bo chyba ten cytat mi się wrył dobrze w pamięć, powiedział, że jeżeli kiedykolwiek udało mi się zrobić coś pożytecznego dla Polski, zawdzięczam ziarnu, jakie on rzucił w moją duszę czy serce. Także do końca życia zachował bezwzględną wobec Piłsudskiego lojalność, choć nie podobały mu się niektóre posunięcia. Przewrót majowy, no to tutaj nie mógł żyć w takiej rozterce, więc ten strzał, no a szczególnie Brześć już 30 roku, to już tych posunięć nie rozumiał, prawda? Także początek lat 30., gdy wyraźnie marszałek schorowany dalej trzyma armię w garści jako minister spraw wojskowych i generalny inspektor sił zbrojnych, tymczasem armia nie ma na przykład planu mobilizacyjnego w ogóle. To były rzeczy, na które się Sosnkowski jako wojskowy zżymał. Z Piłsudskim także różniło go to, że Sosnkowski jednak był matematykiem. On potrafił wyliczyć wszystko. Piłsudski na tych sprawach ekonomicznych za bardzo się nie znał, więc dlatego tak zawsze się dobrze uzupełniali. Na momencie, gdy te drogi się trochę rozeszły, no to wówczas Sosnkowski czuł tę taką gorycz, niezrozumienie sytuacji, ale trzeba powiedzieć, że także wbrew temu, co już przed wojną zaczęto mówić, wcale Piłsudski go zupełnie nie pozbawił, czy odstawił na boczny tor. Dość powiedzieć, jest kilka takich znamiennych przykładów, że w 30 roku, gdy wyjeżdża w grudniu 30 na najdłuższy w swoim życiu urlop Piłsudski na 3 miesiące, Sosnkowskiego wyznacza generalnym inspektorem sił zbrojnych, czyli oficerem, któremu podlegają wszyscy wojskowi. I to było ogólnie wiadomo w armii. Gdy na przykład są uroczystości, na których ma być inspektor armii, generalny, czyli Piłsudski, to w jego zastępstwie, na przykład do Rzeszowa w 32 roku na odsłonięcie pomnika Leopolda Lisa-Kuli, jako następca czy zastępca w zastępstwie marszałka jest Sosnkowski. I jeszcze jest parę takich przykładów, więc tutaj nie ma czegoś takiego, że kto inny został przez Piłsudskiego namaszczony na swojego następcę w armii. Co generalnie się dzieje w tym okresie? On dosyć długo przechodzi rehabilitację, prawie ona trwa rok, nim powraca do takiej pełnej władzy i działań też natury fizycznej. Co się w tym okresie dzieje do śmierci marszałka, bo w okresie śmierci marszałka staje się takim szefem komitetu honorowego, odpowiedzialnym, który był odpowiedzialny za pochówek marszałka. No to tak jak wspomniałem, w tym okresie 36-7, bo w 7, 26, w 27 wrócił do służby i został inspektorem armii, jednym z paru inspektorów, czyli na wypadek wojny dowódcą Związku Operacyjnego Armii, przewidzianego do działania na Polesiu. To miała być Armia Polesie. I od 27 roku był inspektorem armii, w zasadzie, znaczy do 39 roku, aż do wybuchu wojny, nawet 1 września był inspektorem armii Polesie, prawda, kiedy już było wiadomo, że wojna rozpocznie się na zachodzie. Więc w tym okresie do śmierci Piłsudskiego wyłącznie sprawy wojskowe, później po śmierci Piłsudskiego też. Chociaż miał kilka takich też honorowych czy społecznych funkcji, choćby był przewodniczącym Dni Chopinowskich, to dzięki niemu zawdzięczamy odrestaurowanie w Żelazowej Woli dworku Chopina. Był przewodniczącym kapituły Orderu Odrodzenia Polski, był Związku Łowieckiego, nie wiem, czy w szachach też nie odgrywał jakiejś wiodącej roli w stowarzyszeniu i tak dalej, i tak dalej.
No tak, ale 35, mimo tych wszystkich, tej całej jego drogi, tych wszystkich związków z Piłsudskim, jest też przełomowy w tym sensie, że to środowisko po śmierci marszałka piłsudczykowskie, delikatnie mówiąc, nie znosi go, no bo plus silne ambicje i rywalizacje, nie zostaje chociażby naczelny wodzem. Mimo że zgłasza różne projekty. 38 Czechosłowacja, kiedy jest sprawa jasna, jest w ogóle wyautowany, można powiedzieć, z jakiegokolwiek wpływu zdecydowanego na wojsko. Dlaczego tak się stało? To dla mnie jest raczej oczywiste, że w 35 roku, w maju, 13 maja, po śmierci Piłsudskiego, wybór padł na innego niż spodziewano się dowódcę w armii. No tutaj jest decydująca rola prezydenta Rzeczypospolitej, wówczas profesora Ignacego Mościckiego, który mógł dowolnie wyznaczyć generała na to stanowisko. W zasadzie byli tylko dwaj kandydaci. Obaj generałowie dywizji, obaj z Legionów, obaj odznaczeni komandorią Orderu Virtuti Militari drugiej klasy, czyli krzyżem na szyi noszonym. 12 tylko Polaków to miało. Dobrze dowodzący w roku 20, czyli generał dywizji Kazimierz Sosnkowski, generał dywizji Edward Śmigłyrec. Mając tych dwóch kandydatów, Mościcki wybiera młodszego nieco generała, także młodszego starszeństwem, mimo że wiedział, że to zawsze Sosnkowski był w armii zastępcą Sosnkowskiego. Ukuto wówczas legendę, że niemal na łożu śmierci Piłsudski powiedział, że to Śmigły będzie jego następcą, więc tak się tego trzymano. No i wybrano Śmigłego. Śmigłego, który był dobrym dowódcą, dobrym w Legionach, dobrym w 20. I wydawało się, że będzie się tylko wojskiem zajmował. Mościcki nie chciał mieć w armii, czy na czele armii, człowieka takich horyzontów jak Sosnkowski. To zawsze jakieś może mieć zagrożenie natury ambicjonalnej, być może. Lepiej mieć, no nie powiem mierny, ale wierny, no bo absolutnie Ryt Śmigły mierny nie był. No ale wydawało się, że ograniczy się wyłącznie do spraw wojska. Tak się nie stało. Wiemy, że w następnych latach, gdy już został tym generalnym inspektorem sił zbrojnych, a zwłaszcza gdy awansował do stopnia marszałka, no to przysłowiowa woda sodowa Śmigłemu do głowy uderzyła. Wrzesień 39 roku. Dlaczego Sosnkowski nie odpowiadał za to, co też było mu jak gdyby bliskie jemu sercu? Zresztą taki projekt też zgłosił, obrony Warszawy, chociażby nie odpowiadał za obronę Warszawy. Trudno o tym mówić. No, Sosnkowski do 3 września siedział w Warszawie w mieszkaniu w Alejach Ujazdowskich i czekał na jakikolwiek telefon. Już kilka tygodni wcześniej, gdy mobilizacja była, gdy oficerowie sztabowi pracowali non-stop 24 godziny na dobę, pracując nad planem, on był bezczynny. To go bardzo bolało. Owszem, zasadą było to, taka była zasada, że inspektorowie odcinka zachodniego pracują nad zachodem, a odcinka wschodniego nad wschodem. Sosnkowski był, jak wiemy, inspektorem armii na Polesiu. No ale już było wiadomo od wiosny, że pierwsze uderzenie przyjdzie ze strony Niemiec. W związku z tym liczył się, że zostanie mu powierzone jakieś dowództwo, czy jakiś odcinek pracy. Tego nie było. Dopiero 3 września poszedł wreszcie sam, zastukał na Rakowiecką, gdzie była siedziba naczelnego wodza, ale nie dostał dalej żadnego przydziału. Polecono mu, żeby pojechał w charakterze oficera łącznikowego, można powiedzieć, do Armii Karpaty, rozeznał się, co tam się dzieje. Najwyższy stopniem polski dowódca, bo trzeba wiedzieć, że, czy raczej przypomnieć, że gdy w listopadzie
1936 roku śmigły o 2 stopnie od razu awansował z generała dywizji na generała, na marszałka, to Sosnkowskiemu dla otarcia łez przyznano 3. gwiazdkę generała broni. I od tamtej pory jest generałem broni w służbie czynnej we wrześniu, jedyny oficer w tym stopniu, najwyższym, i jest oficerem łącznikowym. Wraca do Warszawy 6 września bodajże i prosi właśnie, bo już Niemcy podchodzą, o dowodzenie, o przyznanie mu dowództwa obrony Warszawy. No i Śmigły tutaj też się nie zgadza. Mówi, jedź ze mną, jedziemy na, zmieniamy miejsce postoju do Brześcia nad Bugiem. I tak trwają te przesunięcia do Brześcia, później do Lwowa i dopiero we Lwowie 10 września, we Lwowie, pod który już podchodzą Niemcy, od Słowacji weszli, zostaje powierzone mu dowodzenie frontem grupy armii, które w zasadzie już są rozbite. 17 września powoduje jego rozkazem rozproszenie oddziałów po 17 września i on przedostaje się pod fałszywą tożsamością na Węgry przez Rumunię do Francji. Tu trzeba jeszcze o tym wrześniu troszeczkę powiedzieć, bo to pokazuje Kazimierza jako postać taką... Znowu walczy z bronią w ręku, tak? Tak, ale zanim walczy z bronią w ręku, myśli, że będzie walczył armatami i przyniesie to jakiś skutek. On jest we Lwowie, a wojska, którymi ma dowodzić, są na Lubelszczyźnie i pod Przemyślem, te dwie armie, armia Kraków i armia Karpaty. Jedynym rozsądnym wyjściem jest dołączenie do tych wojsk i ich na ich czele marsz na Lwów, przebicie się do Lwowa, pobicie Niemców, którzy oblegają Lwów i razem z garnizonem lwowskim dalej jeszcze trzymać opór w południowo-wschodniej Polsce. I to jest ciekawa rzecz, we wrześniu wyjątkowa, bo znamy przykłady dowódców armii, którzy zwyczajnie uciekają od wojska, jak generał Rummel zostawił swoją armię i pojechał samochodem do Warszawy. A on do wojsk mu powierzonych przedostaje się. Najpierw chciał z pułkownikiem Maczkiem, z brygadą motorową przebić się, ale wyglądało na to, Maczek mu mówi, że to potrwa za długo, więc pozostała jedynie droga lotnicza. Znaleziono gdzieś jeszcze jakieś czynne samoloty i razem z 3 innymi oficerami przelecieli do Przemyśla. I co jest ciekawe, na czele tych wojsk, idąc ku Lwowu, niedaleko Lwowa dochodzi do takiego spektakularnego zwycięstwa, które później zostało rozdmuchane do niebotycznych propagandowo rozmiarów, że rozbito niemiecką dywizję pancerną, a nawet 2. Ale to było ku poszczepieniu serc, nawet w oblężonej Warszawie o tym czytano. W każdym razie rzeczywiście przejechano się po niemieckim pułku SS Germania, który został zdziesiątkowany, zdobyto artylerię, wozy, samochody. Niestety nikt nie potrafił tym jeździć i ten sprzęt musiał być zniszczony. Nie było w skali września takiego sukcesu, jak pod Lwowem wojska miały generała Sosnkowskiego. Do Lwowa się nie udało przebić. Podchodzili już bolszewicy. On w przebraniu razem ze swoim oficerem, najbliższym podpułkownikiem Demelem, przez Karpaty przechodzą na Węgry, a z Węgier już do Francji. Niestety kilka dni za późno. A dlaczego niestety? Bo w tym czasie, jak błąkał się po karpackich bezdrożach, po Gorganach, szukając, unikając czy uciekając bolszewickiej pogoni, w Paryżu decydowała się sprawa następstwa czy wyboru prezydenta. Ignacy Mościcki mocą konstytucji czy ustawy z kwietnia 1935 roku mógł w krytycznym momencie wyznaczyć swojego następcę. I tak się stało. Chciał nim wyznaczyć Sosnkowskiego, ale jego nie było. Nie wiadomo było, czy żyje, nie było żadnego kontaktu. I stąd później były te rozpaczliwe próby szukania kandydata. Najpierw był Wieniawa Długoszowski, króciutko, prawda, jeden dzień, bo alianci, Francuzi konkretnie się nie zgodzili. Więc później był wybór padł na Władysława Raczkiewicza. I w tym momencie pojawia się Sosnkowski. Gdyby był chwilę wcześniej, no to by on został tym prezydentem. I tutaj znowu ten jego los jest taki trudny, chociaż trafia na generała Sikorskiego, który jako żywo w przyjaznych stosunkach z Piłsudskim nigdy nie był. Ale z Sosnkowskim był. I to jest właśnie ciekawa historia, że tutaj się udaje Sosnkowskiemu
wybić i jak gdyby kontynuować powrót. Tutaj dokonuje się w zasadzie powrót już do wielkiej gry. Trudno to nazwać wielką grą, jak nie ma fortepianu. Są na uchodźstwie. Wszystko zależy od gospodarzy. Stawiają... Może współdecydować. Może współdecydować, ale Sikorski niekoniecznie go chce słuchać. Sikorski zacietrzewiony swoją nienawiścią do Piłsudczyków, na dodatek otaczający się ludźmi jeszcze gorszego kalibru. Już nie wspomnę o profesorze Kocie, czy późniejszym wicepremierze Mikołajczyku, ale nawet taki pułkownik, wkrótce mianowany generałem Izydor Modelski, no to są przedstawiciele tego zajadłego antypiłsudczykowskiego nurtu, który mącił w głowie Sikorskiemu. Sosnkowski jakoś się tutaj trzyma w tym kręgu, ponieważ wiadomo było, że nie był bezkrytyczny także wobec obozu sanacyjnego. No ale gdy dochodzi do zasadniczych sporów, czy może nie sporów, ale zasadniczych dróg postępowania na emigracji, głównie jeżeli chodzi o sprawy polityczne, no to te drogi się rozchodzą między Sikorskim a Sosnkowskim, chodziło o stosunek do Sowietów. Z Sowietami, tak. Ten 41 rok jest dla niego przełomem, mimo że tutaj Sosnkowski... Już w 40 jest, już w Anglii, już po klęsce Francji. Obaj przelatują specjalnie wysłanym po nich wodno-samolotem przez Churchilla z Anglii do Francji i na pokładzie tego samolotu w czerwcu 40 roku wraz z paroma oficerami Sikorski, Sosnkowski przelatują do Wielkiej Brytanii. Ale jeszcze właśnie w 40 roku Sikorski jeszcze przed wybuchem wojny sowiecko-niemieckiej puszcza taki próbny balon, że może by można było formować w Sowietach Wojsko Polskie z tych uchodźców, znaczy nie uchodźców, z ludzi porwanych, wywiezionych przez Sowiety z Kresów Wschodnich. Więc tutaj troszeczkę to było, no jak, przecież mamy zerwane stosunki z Moskwą, można takie rzeczy robić, ale na innym podłożu. 41 to jest to już takie ostateczne zerwanie po układzie Sikorski-Majski z koncepcją polityczną generała Sikorskiego. Tutaj dostaje też potężne wsparcie od środowisk, które podzielają ten rodzaj optyki patrzenia na Sowiety, jeśli chodzi o generała Sosnkowskiego, przede wszystkim pułkownik Ignacy Matuszewski, z którym już wcześniej miał te dobre kontakty jako wypluty przez środowisko piłsudczykowskie po 1935. Cat Mackiewicz, powstaje taka broszura Sosnkowski z pełnym poparciem dla wizji i polityki patrzenia w ogóle na Sowietów przez generała Sosnkowskiego. No i co się z nim dzieje? Bo mimo wszystko to wtedy nie kończy tej swojej kariery, bo zostaje jednak w pewnym momencie naczelnym wodzem. Ale naczelnym wodzem zostaje dopiero po śmierci Sikorskiego. Także to kariery nie kończy. Znów prezydent decydował, w tym wypadku Władysław Raczkiewicz. Nie było innego kandydata lepszego technicznie na naczelnego wodza niż... Poza tym zawsze trzeba pamiętać, w wojsku przestrzegano tej hierarchii. Jest najstarszy dalej stopniem, generałem broni, skutecznym, dobrze dowodził we Wrześniu. Ogólnie szanowany przez wojsko na obczyźnie i w kraju, czyli Armię Krajową. No więc kandydat jest tylko jeden. Ale no, nie podobało się to politykom, bo co jest ważne, wraz ze śmiercią premiera i naczelnego wodza Władysława Sikorskiego w Gibraltarze, następuje rozdzielenie tych funkcji. Już nie jest jeden człowiek premierem i naczelnym wodzem, tylko jest wicepremier dotychczasowy Stanisław Mikołajczyk zostaje premierem,
a naczelnym wodzem właśnie generał Sosnkowski. I teraz pojawia się kolejny problem. Jest rok 43. Już są zerwane stosunki z Sowietami na tle zbrodni katyńskiej, która została ujawniona. Wróg u bram niemalże. Chociaż jeszcze latem 43. mogło się wydawać, że z zachodu wojska przyjdą pierwsze. No ale dwie różne wizje. Sosnkowski zna Rosję. Nie sowiecką, w ogóle zna Rosję. Od carskiej Rosji zna Rosjan, zna ich mentalność. Wie, że jest czy biała, czy czerwona, jest imperialna. Że wszelkie układy z nimi są zawsze łamane. A Mikołajczyk dąży jednak do tego porozumienia takiego nawet kosztem jakichś korekt granicznych, co nie w ówczesnych warunkach nie było w ogóle, nie mieściło się w głowie. Generał Sosnkowski należał do tych, którzy odrzucali wizję granicy, którą znamy po 1945 roku. To jest ten jeden z elementów sporu z Mikołajczykiem, ale pojawiają się jeszcze, no nie wiem, jak to pan profesor ocenia, pęknięcia, walka ambicjonalna, krótkowzroczność któregoś z panów, pewien rodzaj sporu jednak też z generałem Mandersem. To jest inna historia, raczej na tle militarnym. Anders jest młodszym dowódcą, ma nim tego generała, który wyprowadził z Rosji swoje wojsko, kochany przez nich wszystkich. No i wie, że kto ma armię, ten ma głos. Sosnkowski jest w Londynie, ten jest na Środkowym Wschodzie, później na Bliskim Wschodzie. Taki problem pojawia się dopiero w zasadzie, już nie będę mówił o Monte Cassino, bo to nie jest problem, chociaż w swoich wspomnieniach Anders posunął się za daleko, pisząc, że Sosnkowski wytknął mu, że Monte Cassino nie zdobędziecie. Raczej chodziło o co innego. Natomiast decydująca jest historia z września 1944 roku. A to może do tego za chwilę dojdziemy, bo rzeczywiście jest ten słynny rozkaz numer 19, ale stosunek generała Sosnkowskiego do Powstania Warszawskiego, bo to jest ten moment, który ciążył nad jego biografią wielokrotnie. W zamyśle Związku Walki Zbrojnej, powstałego jeszcze w 1939 roku, nie powiedzieliśmy, że pierwszym komendantem właśnie został Sosnkowski. Było przeprowadzenie w dogodnym momencie Powstania Powszechnego. Czyli zakładano, że być może, miano taką nadzieję, powtórzy się historia z I wojny światowej, że nasi dwaj główni przeciwnicy w pewnym momencie jednocześnie są tak osłabieni, że robimy powstanie i to ma sens. W warunkach 1943 i 1944 roku powstanie takie nie ma sensu, ponieważ Niemcy przegrywają, ale nie jest to jednoczesny taki moment, że raptem się posypali, tylko są pomału wypierani przez bolszewików. Więc jakie powstanie? Wymyślono, w armii, Armia Krajowa zaczęła przeprowadzać operację Burza, nonsensowną w rozumieniu Sosnkowskiego, czyli walki z wycofującymi się Niemcami, po czym zaraz za chwilę ujawnianie się Sowietom. I być może mogło to mieć jakieś uzasadnienie na terenach, do których Moskwa rościła sobie pretensje, czyli na Kresach Wschodnich. Natomiast na ziemiach etnicznie polskich, na tych, do których oni nie mieli, czyli za linią tak zwaną Kerzona, nie mieli pretensji terytorialnych, udowadnianie, że są to ziemie polskie, czyli prowadzenie takiej akcji Burza, było bez sensu. W związku z tym, bo czasem się mówi, że Powstanie Warszawskie było elementem burzy. Nie było elementem burzy, tylko było organizowane na zasadach Powstania Powszechnego. Bo gdyby była akcją Burza, to miałaby polegać na szarpaniu Niemców wycofujących się, czyli jak to obrazowo Sosnkowski napisał gdzieś, że atakowaniu na rogatkach woli ostatniej niemieckiej kompanii czy baterii, która wychodzi z Warszawy.
Natomiast powstanie wybuchło, kiedy Niemcy mocno tu siedzieli, a bolszewicy jeszcze na dodatek przeszli do kontrataku. Ale o tym nie wiedziano ani w sztabie naczelnego wodza, a w Armii Krajowej, w komendzie głównej w ogóle można powiedzieć, że chyba postradano zmysły w pewnym momencie. Ta presja tego czasu, tego wszystkiego, poza tym Komenda Główna Armii Krajowej już wyłamała się spod rozkazów naczelnego wodza, można tak powiedzieć, i prowadzili własną samobójczą w istocie politykę. Sosnkowski próbował wpływać na te gorące głowy, żeby tego nie robić, że w warunkach nawet 28 lipca, czyli na 3 dni przed decyzją, pisał w depeszy do dowódcy Armii Krajowej, że wobec sowieckiej polityki gwałtów, mowa i o aresztowaniu AK-owców i o powołaniu Komitetu Wyzwolenia Narodowego, wobec sowieckiej polityki gwałtów powstanie nie ma sensu, przynieść może tylko niepotrzebne ofiary i doprowadzić do zamiany jednej okupacji na drugą. To jest osobna historia z depeszami naczelnego wodza, które były opóźniane, które były cenzurowane, ale nawet gdyby pewnie przyszły na czas, to tu w Warszawie by zadecydowano tak, jak zadecydowano. No jest słynny rozkaz z września 1944 roku. Wielka burza i też to jest ten element tego rozkazu, który wykorzystuje przeciwko niemu premier Mikołajczyk. No właśnie, skoro jednak powstanie mimo zaleceń, bo nie rozkazu, bo często się podkreśla, że Sosnkowski nie wydał rozkazu zabraniającego powstania, zapominając o wojskowej jakby procedurze, że rozkazy się daje do działania. Chyba że wiadomo, że jest rozkaz, że chcą coś zrobić, to wtedy może zabronić. Ale Sosnkowski nie wiedział, że to powstanie wybuchnie. Więc też nie mógł wydać rozkazu zabraniającego. Inną jest rzeczą, która jest kluczowa w tych wszystkich dywagacjach, to fakt, że naczelny wódz od ustawy czy dekretu prezydenta z 1942 roku był podporządkowany rządowi. Rząd decyduje o działaniach, naczelny wódz jest wykonawcą. Odwrócono rolę. Gdy Sikorski był naczelnym wodzem i premierem, te rzeczy nie miały znaczenia. Od 1943 miały znaczenie kapitalne. No i właśnie skoro rząd dążył do powstania, to Sosnkowski mógł jedynie podpowiadać Borowi Komorowskiemu, co czynił. Gdy mimo jego poleceń, sugestii, tak, to lepsze słowo, powstanie wybuchło, zaczął robić wszystko, żeby mu pomóc. W pewnym momencie Armia Krajowa domagała się, a to zrzucenia brygady spadochronowej, która już wcześniej została zadysponowana także na wniosek za zgodą AK do działań na froncie zachodnim, a to wreszcie wypomnienia aliantom, że nic nam nie pomagają, a my żeśmy tyle krwi przelali dla obcych. I żądał tego tym razem Bór Komorowski od naczelnego wodza, żeby w Londynie w ten sposób zrobił. I rzeczywiście tak się stało. Sosnkowski przemówił językiem, jakim nikt do tej pory wobec aliantów nie przemawiał. Walił pięścią w stół, chodził, domagał się natychmiastowego wsparcia i ostatecznie 1 września, w 6. rocznicę wybuchu, w 5. rocznicę wybuchu wojny, 1 września 1944 roku wydał swój słynny rozkaz numer 19, który jest arcydziełem literackim. Także stylu, tak. Tak, tak, to pokazuje jego zdolności, że nawet w rozkazach wojskowych potrafił pięknie pisać. Wytyka aliantom, to jest rozkaz do Armii Krajowej, ale w podtekście do aliantów, że nie czynią nic, że jeżeli tylko ze względów na Sowiety nie chcą udzielić pomocy Warszawie, swoją drogą to była niesprawiedliwa ocena, bo moim zdaniem tutaj Anglicy dokonali, mówię o lotach z Włoch,
alianci, bo to nie tylko Anglicy, tam przecież byli jeszcze i Południowoafrykańczycy i inni, naprawdę wielkich rzeczy. No ale w tym rozkazie jest powiedziane, że nie chcą pomagać i jeżeli Warszawa miałaby zginąć pod gruzami, to są czyny, których się nie wybacza. W pięknej formie to ujęte. No i ten rozkaz wywołał burzę, bo posłużył Mikołajczykowi jako pretekst, ponieważ w pierwszym zdaniu tego rozkazu była informacja, że Polacy, wysłuchawszy zachęty rządu brytyjskiego, to było jakby nawiązanie do 1939 roku, do oporu, gdy ten opór podjęli, gdy bili się wszędzie i gdy pierwszą własną wyzwolili kilka stolic, tu mowa już jest i o Rzymie, który także dzięki działaniom drugiego korpusu był wyzwolony, i Paryżu. Paryż jeszcze nie był wyzwolony. Nie, już był, bo 1 września już Paryż już było po powstaniu w Paryżu. A pierwsza dywizja pancerna z kolei we Francji też miała wielkie znaczenie w tych działaniach. Więc jeżeli ten naród zostanie opuszczony, no to są stroną, są wyrzuty sumienia, które zabijają. I właśnie to posłużyło Mikołajczykowi et consortes za powiedzenie, że ten rozkaz obraża na uczucia narodu polskiego i że domaga się od prezydenta usunięcia naczelnego wodza, który jest nieakceptowalny przez naszych aliantów. A był akceptowany czy nie? Niemile był widziany, bo jednak grał polską kartą. Nie dał się za nos wodzić, prawda? Jak Mikołajczyk czy inni, nawet Anders, na piękne słowa Churchilla nabierać. Także tutaj to widział, Churchill widział w nim wybitnego polskiego męża stanu, Sosnkowskiego. No i tu mu się nie podobało. Natomiast jeżeli chodzi o wojskowych, to relacje z wojskowymi tego niższego szczebla były świetne, zarówno z marszałkiem, czy jeszcze wtedy generałem Aleksandrem, czy generałem Eisenhowerem. Tutaj pod tym względem te relacje były rzeczywiście dobre. To jest ten czas, który już kończy Sosnkowskiego jako żołnierza, polityka. W jakich okolicznościach on się znalazł w Kanadzie? Prezydent wahał się z tą dymisją długo. Przez jakieś od połowy września niemal. 22 września rząd podjął uchwałę, że właśnie naczelnego wodza należy zwolnić. Decyzja od prezydenta. Dymisja nastąpiła 30 września, czyli mamy 8 dni, kiedy rwał włosy z głowy i nie wiedział, co zrobić. Nie dlatego, że chciał Sosnkowskiego jakby podtrzymać, ale bał się reakcji wojska, przede wszystkim armii, która we Włoszech drugi korpus też Sosnkowskiego bardzo cenił, a to był najsilniejszy związek, jednostka Wojska Polskiego na obczyźnie. Dość powiedzieć, że jak był we Włoszech na którejś inspekcji, nie wiem czy tej pierwszej, czy drugiej, żołnierze śpiewali marsz Sosnkowski z ziemi włoskiej do Polski, prawda? No ale tutaj także była decydująca rola generała Andersa, który ostudził w drugim korpusie wszelkie zapędy buntu i ostatecznie prezydent, wiedząc, że nic takiego się nie zdarzy, mówiąc, że wie, że popełnia czyn niegodny i niemoralny, zwolnił Sosnkowskiego. I Sosnkowski, będąc dalej generałem w służbie czynnej, do dyspozycji prezydenta, bo prezydent obiecał mu, że nie jak będzie naczelnym wodzem, ale jak dojdzie do połączenia polskich sił zbrojnych, co było planowane, czyli drugiego korpusu z Włoch i pierwszego korpusu z Szkocji i Francji, bo pierwsza pancerna była częścią pierwszego korpusu, w jedną armię polową, to Sosnkowski będzie nią dowodził. Więc generał, czekając na ten rozwój wypadków, już nie miał co robić w Londynie, jedzie na urlop do Kanady, w której są jego trzej młodsi synowie, których nie widział od 1939 roku. Czy to jest tak rzeczywiście, że on był tam aresztowany? Nie, aresztowany nigdy nie był, ale gdy pojechał do
No w sensie aresztu domowego, czy był wobec niego zastosowany? Czegoś takiego też nie było, tylko że był, gdy pojechał na ten urlop, urlop się kończy, wysyła depeszę do prezydenta, czy ma wracać, a prezydent mu odpowiada, prolonguje panu urlop o jeszcze jakiś czas, i on tam sobie był do 1946 roku na urlopie. Oczywiście korespondując z Londynem. No ale w pewnym momencie to się kończy. Ustaje źródło wszelkich dochodów. Nie ma już legalnego rządu. No i staje przed perspektywą jakiegoś osiedlenia się. Co następuje? Natomiast okazuje się, że rzeczywiście nie tyle areszt domowy, co forma półinternowania ma miejsce wtedy, kiedy w 1947 roku z Londynu przychodzi taka dość enigmatyczna propozycja, żeby przyleciał i objął funkcję w rządzie. On to rozważa i oczywiście sprawa, czy w pewnym momencie sprawa się rozwiązuje, upada, gdy okazuje się, że nie dostaje wiz. Jest powiedziane, że jeżeli wyjedzie z Kanady, to do niej nie wróci. To jest jakby pierwszy sygnał, że on musi siedzieć w Kanadzie. To jest taki w ogóle smutny los rozwiązanych w ogóle polskich sił zbrojnych, oficerów, dowódców, którzy, to też dotyczy generała Kazimierza Soskowskiego, rzecz, która może się wydawać w ogóle dzisiaj niewyobrażalna, ale on rzeczywiście zostaje w tej Kanadzie, kupuje te kilkanaście akrów ziemi, czy arów, w Arundel, w pięknym zakątku Kanady, robi kurs stolarza, żeby móc przeżyć. Nie ma dochodów, nie ma emerytury, nie ma nawet odprawy, jak dostali dowódcy, którzy zostali w Anglii. Ma trzech młodszych synów na utrzymaniu i rzeczywiście w tej farmie, o której pan mówi, próbują z żoną prowadzić gospodarstwo, ale to nie bardzo wychodzi, ale robi te kursy stolarskie, pracuje fizycznie, kopie rowy melioracyjne, brukuje taras. Nigdy żadnej pracy się nie bał, jak wiemy. No ale jednak lata są i przeżycia. On już jest po 60, więc ta praca fizyczna nie jest być może aż tak łatwa. Choć zawsze ją sobie cenił i mówił, że to jest odskocznią jakąś od tych myśli, które przez głowę się przewijały. I w pewnym momencie odchodzą już od gospodarowania typowo rolniczego i zamieniają tę farmę w coś w rodzaju, nie powiem letniska, ale mają tam taki domek farmerski osobny do wynajęcia, który stale wynajmuje zaprzyjaźniona rodzina Babińskich z Montrealu i po prostu tam przyjeżdżają na weekendy, bo rzeczywiście okolica jest przepiękna nad jeziorem. Także inni przyjeżdżają, ludzie goszczą i z tego mają Soskowscy jakiś dochód. Jest jeszcze ten ostatni akt jego działalności, tutaj akurat z innym Piłsudczykiem, też takim barwnym, nieoczywistym, z Tadeuszem Kattelbachem, czyli próba zjednoczenia Polonii, emigracji. Dlaczego się ten projekt polityczny nie udał? Co ciekawe, to też pokazuje Sosnkowskiego jako człowieka, który walczy do końca. On jechał do tego żmijowiska w Londynie, jak niektórzy to określali, pesymistycznie nastawiony, żeby pogodzić te wszystkie zwaśnione partie. Wiedział, że to musi być mordercza sprawa, że trzeba wszystkich głaskać, prawda? Ale wykorzystując swój nieprawdopodobny autorytet, wiedzę, też pozycję, trzeba pamiętać, że w 1952 roku to właśnie z nim rozmawiali kandydaci na urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych, zarówno Stevenson, demokratów, jak i generał Eisenhower. On nie wskazał poparcia dla żadnego z nich, ale im oczywiście chodziło o głosy Polaków, Polonii w Stanach, liczonej na miliony przecież.
ale obaj powiedzieli, że odejdą od jałtańskich układów, więc Sosnkowski przyjeżdża do Londynu w nimbie tego męża stanu, który za oceanem dba o polskie interesy, o sprawę niepodległości. W Brazylii był wcześniej przyjmowany jak głowa państwa. W Akademii Sztabu Generalnego Brazylijskiego wykłady prowadził o Sowietach, o różnych innych zagadnieniach. No i z taką osobą trzeba było się liczyć. I rzeczywiście on kilkakrotnie przyjeżdżał do Londynu i wreszcie udało się podpisać tak zwany akt zjednoczenia, mocą którego prezydent August Zaleski, któremu kadencja kończyła się w czerwcu 1954 roku, następcą prezydenta miał wyznaczyć właśnie Sosnkowskiego. No i w ostatniej chwili prezydent Zaleski się rozmyślił, miał do tego prawo, bo konstytucja kwietniowa umożliwiała mu takie rozwiązanie, no i tego urzędu nie przekazał i wtedy nastąpił całkowity już rozpad tej emigracji niepodległościowej na dwa obozy, na obóz zamkowy tak zwany właśnie Zaleskiego, przy którym zresztą skupiło się większość legionistów, no i obóz, którego liderem był generał Anders, tak zwana egzekutywa. Sosnkowski wrócił do Kanady. Też pojawiły się głosy, że znowu się okazał Hamletem, że nie walnął w stół i nie objął władzy. On się śmiał z tego, mówiąc, jaki stół? Na emigracji nie ma stołu, w który można walić. Poza tym, no nie, to też jakby, jakie zamachy stanu na emigracji, to bez sensu. To jest w ogóle, ten okres jest świetnie przedstawiony w książce o zjednoczenie i legalizm. Zresztą pan profesor wraz z profesorem Cęckiewiczem był współwydawcą. Książka jest jeszcze do nabycia, tam przeszperałem jeszcze wczoraj internet. Jeszcze można ją kupić i warto ją kupić, ponieważ Katelbach bardzo ciekawie jeszcze pokazuje te wszystkie wątki, które dotyczą współczesnej masonerii i roli w ogóle w polityce, także w polityce emigracyjnej polskiej, bo to jest jeden z elementów, o który chyba panowie się też rozbijali, co często zresztą, mam tutaj myśli Katelbacha i generała Sosnkowskiego, we wspólnych rozmowach analizowali. Śmierć samego generała to jest chyba historia na scenariusz filmowy i na oddzielną zupełnie debatę, ale mam do pana profesora takie pytanie. Co dla pana profesora jest najważniejsze w postaci generała Sosnkowskiego, że poświęcił mu pan czas? Pan o tym mówi też, bo mieliśmy okazję też prywatnie o tym rozmawiać, z ogromną pasją. W ogóle jakiego to jest typu też pokolenie, okres, typ Polski, typ Polaka? Sosnkowski był wielki, ilekroć cokolwiek gdzieś od początku, jeszcze od dawnych lat wpadało mi w ręce na jego temat, powodowało, że coraz bardziej się tą postacią zachłystywałem. No i także to, że mimo tej swojej wielkości i naprawdę ważnych zasług jest nieznany. Dalej, mimo teraz wielu naprawdę poczynionych osiągnięć. Mamy kilka pomników nawet, co było kiedyś nie do pomyślenia. Wojskowe biuro historyczne jest jego imienia. Ukazują się publikacje. To jednak dla mnie on pozostaje postacią wciąż niedocenioną, a najpiękniejszą w historii Polski XX wieku. A może i więcej. Znam dwie osoby, które tak ciepło mówią o generale Sosnkowskim. Pan profesor i profesor Cęckiewicz. Ja jeszcze tutaj patrzę na Sosnkowskiego pod kątem żołnierza, takiego stricte frontowego. Interesuje się wojskowością właśnie taką też od technicznej strony, działaniami operacyjnymi, także technicznymi. No nie wiem, no to jest postać niepowtarzalna. Niepowtarzalna. Mam nadzieję, że kiedyś powstanie porządny, z takim rozmachem hollywoodzkim zrobiony film albo serial, bo
nie wiem, w jakim innym filmie historię tego człowieka pomieścić. Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Państwa zachęcam do lektury książek, opracowań, tekstów autorstwa pana profesora i czekamy na nową wersję biografii ilustrowanej, albumu poświęconej postaci generała Kazimierza Soskowskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę. To ja uprzejmie dziękuję.